Dzień dobry. Jedną z niewielu pewnych rzeczy w naszym życiu jest zmiana. Drugą pewną rzeczą w naszym życiu jest śmierć. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, skąd pochodzimy i tak dalej, czeka nas wszystkich. No i nie ma się co dziwić, że na przestrzeni lat wielu artystów również podejmowało ten temat, żeby nam przypomnieć, że wszyscy umrzemy. I dzisiaj o tych przypomnieniach trochę wam poopowiadam. Tak w ogóle to ja wiem, że to powinna być czaszka, ale w mieszkaniu mam tylko zapasowy mózg, bo zdarza nam się, że któryś z domowników go gubi, więc w razie czego jest pogotowy. Na lekcjach polskiego chyba wszyscy zetknęliśmy się z hasłem Memento Mori i czytaliśmy rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią. I to tylko wierzchołek góry lodowej twórczości, która skupia się na temacie śmierci. Jak powiedziałam we wstępie, przez lata podejmowano tego mnóstwo, przez wielu artystów, na kilka różnych sposobów. Jednym z popularniejszych motywów, charakterystycznym zwłaszcza dla sztuki czasów średniowiecza, jest tak zwanym dance macabre i jest to przedstawienie tańca śmierci. I właściwie wszystkie one są na dosłownie tej samej kompozycji, mianowicie mamy sznur tańczących ludzi, mogą być w kółku, mogą nie być, gdzie naprzemiennie pojawiają się tańczące kościotrupy, a pomiędzy nimi przedstawiciele różnych stanów, różnych klas społecznych, różnych osób, więc znajdziemy tam i biskupów, i władców, i chłopów, żeby przypomnieć, że śmierć dotknie nas wszystkich, niezależnie od tego, kim jesteśmy w życiu doczesnym i czym się w tym życiu zajmujemy, więc wszyscy powinniśmy być przed nią tak samo pokorni. Drugim popularnym motywem jest Ars Moriendi, czyli sztuka umierania. Później wyewoluowało to nawet do sztuki dobrego umierania. Istniał poradnik mówiący o tym, co powinni robić umierający ludzie. Poradnik traktujący o tym, w jaki sposób powinniśmy się zachować w momencie umierania, mimo że wielu z nas nie jest w stanie przewidzieć momentu tego swojego umierania, jest konceptem szalenie ciekawym i szalenie nietypowym, ale oczywiście ten poradnik był ilustrowany. No i zbiór tych wszystkich ilustracji jest dzisiaj ilustracją tego, co nazywamy Ars Moriendi. Oprócz tego pojawia się wiele dzieł opartych na biblijnej księdze Apokalipsy. Najsłynniejszym z nich jest motyw czterech jeźdźców Apokalipsy, a najsłynniejszym z najsłynniejszych jest dzieło stworzone przez Albrechta Dürera, czyli czterej jeźdźcy Apokalipsy. Jest to grafika czarno-biała, bardzo dynamiczna, bardzo poruszająca. Jednak na tym tle najsłynniejszym, zaraz obok o Dance Macabre, jest motyw Vanitas. Motyw ten pochodzi z biblijnej księgi Koheleta i chyba najsłynniejszego cytatu z tamtej księgi, czyli marność nad marnościami, wszystko marność, co po łacinie brzmi vanitas vanitatum et omnia vanitas. No, więc mamy motyw Vanitas, jakby nazwa wynika nam tu sama z siebie. I jak powiedziałam, jest to motyw, który nam pokazuje, że wszystko jest ulotne. Ale trzeba było znaleźć jakieś środki formalne, żeby ten motyw był dla nas oczywisty, no bo przecież artyści raczej nie pisali wielkimi literami, że jest to motyw Vanitas. Więc pojawia się cały szereg symboli, które mają nam ten motyw Vanitas przedstawiać. I myślę, że większość z was, nawet jeżeli nigdy wcześniej o tym nie słyszała, jest w stanie skojarzyć przynajmniej parę rzeczy, które w ogóle w popkulturze, czy w całej naszej kulturze, czy w edukacji, czy gdziekolwiek, po prostu kojarzymy, że te motywy utożsamiane są ze śmiercią. I jest to na przykład czaszka, są to na przykład zegary bądź klepsydry, mogą to być świeczki. To są takie dość oczywiste rzeczy. Oczywiście czaszka odnosi się do ludzkiej czaszki, czyli do rozkładu ciała po śmierci. Zegary bądź klepsydry przypominają nam o przemijaniu czasu i tego, że czas minie, więc zmierzamy ku śmierci. Świeczki mogą być rozumiane dwojako. Paląca się świeczka może być odczytywana jako symbol, podobnie jak klepsydra, czyli upływającego czasu, no bo knota i wosku jest coraz mniej, więc coraz mniej czasu nam zostało. A może to być też symbol tego, że świeczkę można zdmuchnąć bardzo szybko, tak szybko jak może zgasnąć ludzkie życie. I to są te motywy, na które większość z nas by wpadła tak po prostu. Ale pojawiają się też nieco mniej oczywiste elementy, które bardzo chętnie były wykorzystywane przez artystów. Wśród nich są chociażby robaki, będące symbolem z jednej strony rozkładu, z drugiej strony kojarzące nam się z tym, co się dzieje z ludzkim ciałem po śmierci. Obok nich są więdnące kwiaty. Najczęściej były to wielkie martwe natury z kompozycjami floralnymi, gdzie wśród przepięknych pąków kwiatów, tych, które są u szczytu swojego wyglądu, tych najpiękniejszych,
obok nich pojawiają się te już zwiędnięte, żeby nam przypominać, że tutaj możemy być piękni, ale już za chwilę czekają na nas opadające płatki i powolny proces umiera. Kolejnym elementem, który się pojawia w takich kompozycjach, są muszle ślimaków, ale bez ślimaków w środku i jako symbol tego, co po nas pozostanie. Za życia muszla i ślimak są nierozerwalne. W momencie, gdy ślimaka nie ma, zostaje po nim tylko muszla. I ta muszla ma być symbolem naszych dóbr doczesnych, które po nas pozostaną. Kolejnymi elementami są lustra i biżuteria, co nie do końca jest związane z samą śmiercią, ale te wszystkie rzeczy służą podkreśleniu naszej próżności, naszego piękna fizycznego, które przeminie. No bo czas przemija, my się starzejemy i to wszystko, co w tym momencie uważamy za piękne, będzie powoli znikało. No, w niektórych przypadkach może szybciej niż powoli. I te lustra i biżuteria, lusterka częściej takie do dłoni, mają nam właśnie o tym przypominać, że to, co widzimy w nich teraz, jest tylko chwilowe i w obliczu śmierci nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. I mogą też się pojawić listy jako symbol tego, co po nas pozostanie. Z drugiej strony mogą być odczytywane jako coś, co bardzo łatwo po nas zostaje, ale bardzo łatwo to zniszczyć. I ze wszystkich tych motywów i symboli do mnie najbardziej przemawia jeszcze jeden, o którym tutaj nie powiedziałam. Mianowicie są to kompozycje ukazujące przerwane czynności. W XVII-wiecznych martwych naturach holenderskich pojawiają się często motywy przerwanych posiłków. Widzimy zastawione stoły, na których znajduje się jedzenie i znajdują się tam nadgryzione pokarmy, niedopite napoje. I to jest właśnie symbol tego, że ktoś coś wykonywał i mu tą czynność przerwano. Nie miał szansy dokończyć swojego śniadania czy innego posiłku. I ze wszystkich tych motywów, które możemy wykorzystać, aby mówić o śmierci, ten motyw przerwanego jedzenia dla mnie jest najbardziej wymowny. Tego, że niezależnie od tego, co będziemy robili, to może być tak prosta czynność, jak jedzenie, może nam to zostać przerwane poprzez nadchodzącą śmierć. I oczywiście często w tych kompozycjach pojawiają się też inne motywy, o których mówiłam, jak towarzyszą im klepsydry, czy gdzieś tam na drugim planie czaszki. I jednak podoba mi się koncept tej przerwanej czynności, która ma nam przypominać o tym, że cokolwiek wykonujemy, nam też to może zostać przerwane. Jest to o tyle ciekawe, że jeżeli nie znamy tych symboli, to w większości przypadków będziemy te obrazy odczytywali po prostu jako martwe natury. Niezależnie od tego, czy jest to martwa natura z naczyniami, czy martwa natura z kwiatami, czy jakaś pozornie błaha domowa kompozycja, to dopiero gdy wiemy o istnieniu motywu vanitas i wiemy, gdzie go szukać i jakie elementy o nim świadczą, to dostajemy kolejną warstwę możliwości. No i dobra, tutaj wyjdą teraz zboczenia historyków sztuki, ale naprawdę doskonałą rozrywką jest oglądanie martwych natur kwiatowych, zwłaszcza tych XVII-wiecznych, i wyszukiwanie na nich robali. I ja zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi, ale jak patrzycie na zapierający dech w piersiach bukiet kwiatów, gdzie te płatki są namalowane tak doskonale, gdzie tam wszystko jest takie przepiękne i nagle ogarniacie, że tam, tu gdzieś chodzi jakaś gąsienica, tu macie jakąś muchę, tu w sumie coś zżera jakieś liście, no to jest to pewne przełamanie jakiejś konwencji, jest to coś, co może nas zaskoczyć, bo bardzo często nie spodziewamy się takich motywów, więc polecam Wam poszukanie takich motywów na własną rękę. Jeżeli macie jakiś symbol, który dla Was jest na przykład symbolem przemijania, to dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. Albo który z tych dzisiejszych motywów bądź symboli najbardziej Was zaskoczył, którego się nie spodziewaliście. Jeśli materiał Wam się spodobał, to zachęcam do dawania łapek w górę. Jeśli się nie spodobał, to nie zachęcam, ale możecie dać łapkę w dół. Zachęcam natomiast do zostawiania subskrypcji. Jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym jestem częściej niż raz w tygodniu. I widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Tymczasem uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i nie dajcie zabrać sobie swoich praw. Cześć!